Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w nikt inny... A nie, chwila, bo... To seria już jest dawno wykorzystana przez Milczara, więc... Przepraszam, Milczar. Dzisiaj sobie porozmawiamy o bardzo wyjątkowej sytuacji. Mianowicie, no wpierw zacznijmy od takiego Q&A i będziemy to podzielali na takie bloczki może. A więc, pierwsze pytanie. Gdzie chodzisz do szkoły? Przecinie. Surprise, motherfucker. Dobrze, bo ogólnie rozpętała się taka pewna drama, że między Milczarem, Sergiem, Jamesem i tam resztą chłopaków i dziewczyn i oczywiście też mną, z Elą Gavin oczywiście, ale dzisiaj porozmawiamy na temat misia, spysia, spasia, spaślaka i w ogóle. Really, nigga? Weź mi, stary, powiedz na wstępie, na chuj się wpierdalasz w dramy ludzi, których nie znasz i na cholerę nazywasz ich nastolatkami w momencie, gdy oni mają po 20 lat? Wow! Więc stary, kurde, jak nie wiesz ile ludzie, youtuberzy, o których Ela Gavin, czy tam kto inny pisze, ile oni mają lat? Po prostu się stary nie wypowiadaj. Tyle w temacie. Poza tym kolejna sprawa. Na tym polega krytyka albo hejt, bo tak naprawdę w dzisiejszych czasach te nastolatki, które bardzo chcą komentować coś innego, bardzo lubią hejtować. Pytanie numer dwa. Lubisz se przykurwić bucha śmierdziucha? Bo lepszy niż antybiotyk? Nie. Nie lubię. Taka odpowiedź cię satysfakcjonuje, przyjacielu? Myślę, że tak. Ale Spysiu, 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 wracając do ciebie, Spysiu, weź mi stary powiedz, na chuj się wpierdalasz naszą kurde dramę? Myślisz, że to teraz jest też twoja drama, bo obejrzałeś tylko film Fabiana, a powinieneś jeszcze obejrzeć film Sergia oraz Jamesa, do których linku nie podałeś. Więc pytanie do ciebie, na cholerę się wpierdalasz w dramę mniejszych youtuberów w momencie, gdy sam masz 100 tysięcy subów, a my mamy po 500 subów? Powiem ci tyle, no po prostu jesteś atencyjną kurwą, bo inaczej tego nie potrafię powiedzieć. Trzecie pytanie. Będą jeszcze trapy? A propos trapów, no ale wiedzcie, że niedługo będą. W lutym wydaję kolejny album, więc szykujcie się na czwarty album pod tytułem Jestem. Pierwsze klipy myślę, że pod koniec grudnia powinny się pojawić. Te komentarze channels polegają na tym, że skupiamy się na wadach. Nikt nie będzie uważał za interesujące, jakby wszedł na mój kanał i zacząłbym mówić, że pani filmy są cudowne, a w ogóle fajne są, a te ujęcia, jak pani sobie chodzi, tańczy, super. Jakość 360p również zwala z nóg, naprawdę. Czuję się powalony jakością 360p w 2010 roku, a nie, mamy 2018. Hahaha, nie, stary, nie, no fajny żart o roku 2018. Według mnie, mordo, śmiejesz się z kanałów komentery i tak poza tym, kurde, wpierdzielasz się, kurde, w nie swoją dramę, co już wcześniej powiedziałem, nie podawając linków do filmików Sergia oraz Jamesa. Właśnie filmów na temat Eli Gavin, gdzie tam też są źródła informacyjne na temat, dlaczego Ela Gavin ich pozwała i w ogóle. A nie, że tylko obejrzałeś film Fabiana i od razu uchachany i jesteś atencyjnym gównem, które myśli, że obejrzało film Fabiana i myśli, że może nagrać na Ela Gavin wszystko, bo ma więcej subów. Więc powiem ci tak, rozpętałeś, bo mogę to powiedzieć, że rozpętałeś wojnę między dużym YouTube'em a małym. Nie wstydzę się tego powiedzieć, tak? Rozpętałeś głównie wojnę. I my ją wygramy. Hashtag fuck Spysio. Już nie fuck Milczar. Fuck Spysiu. Pytanie numer 4. Która kobieta na polskim YouTubie jest najpiękniejsza i dlaczego jest to Ela Gavin? Sergio. Stary. Powiem ci, że to pytanie mnie dobiło. I to tak diametralnie, że aż wypiję wodę sprzed tygodnia, która śmierdzi jak gówno. Smakuje jeszcze gorzej. Żadna kobieta na polskim YouTube nie jest najpiękniejsza. Jest to moja dziewczyna oczywiście. Nie jest to Ela Gavin, bo Ela Gavin jest najbrzydszą kobietą na polskim YouTubie. A propos Eli Gavin! Pani Elu,
oceniła pani youtuberów, ich styl bycia, ich montaż filmu, tylko że z pani strony to jest po prostu szczyt hipokryzji tak zwanej i tak zwanego dziwkarstwa. Dlaczego? Już pani odpowiadam. Dawanie za wygląd youtuberowi na 2 w skali od, nie wiem, 1 do 6 to jest po prostu gadanie jak taka dziwka. Mówi to kobieta 50-letnia, która ma dziecko, 7-letnie dziecko i mówi o chłopakach 20-letnich, że źle wyglądają, że są brzydcy. Mówi to kobieta, która jest o nich 30 lat starsza. Po drugie, zarzuca im pani brak mikrofonu, brak jakiegoś montażu i słabą jakość na filmach w chwili, gdy sama nie masz mikrofonu, sama nie robisz żadnego montażu i nagrywasz w 360p. To jest po prostu szczyt hipokryzji. I teraz pani powie tak. Teraz ja panią ocenię. Za pani wygląd, za pani montaż i za panią jakość filmów. W skali od 1 do 10 nawet pół punkta nie da, bo to jest gówno. I wie pani co? Ja pani powiem tak, że najlepiej, ja już się wypowiedziałem w poprzednim filmie, ale najlepiej jakby pani stąd jak najprędzej zniknęła, chyba że się pani opamięta, bo pani też nie jest kurde święta, pani nie wygląda jak lalka Barbie, a kurde ocenia po wyglądzie sama. Gdzie jest sprawiedliwość na tym kurwa świecie? Skarpetki dzisiaj dostałem od firmy Many Mornings. Są fajne, bo na przykład patrzcie, na jednym macie kosmos, a na drugim macie, znaczy tutaj macie statek kosmiczny, a tu macie kosmos. Tu macie na przykład miśka z miodem, a tu macie sam miód. Tu macie flamingi, a tu macie flaminga. A na przykład tu macie pizza, pasta italiana, pizza i tu macie pizzę znowu. A ja przeprowadziłem się do Gdańska, utrzymuję się tylko z YouTube'a. Mam dziewczynę, kochającą dziewczynę i kochaną dziewczynę. I pieska mam. I to tylko psiłem kopać. Daj pieniądze, bo psa mam. Okej? Okay? A i w ogóle... ancymony moje kochane, bo moi widzowie to są ancymony. Ancymony, teraz w ogóle ten, co 2 tygodnie będą nowe wzory na koszulki i bluzy. Więc tak naprawdę trzeba się spieszyć, żeby coś wyrwać i postanowiłem, że razem z Kuną będziemy tak właśnie siadać i coś tam kombinować. Teraz na wszystkie pozostałe ciuchy tak naprawdę jest ogromna promocja. I bardzo mało na tym zarabiam. I co 2 tygodnie będą nowe ciuchy, które będą tylko przez 2 tygodnie. Ja będę o tym wszystko przypominał, ale jak chcecie jakieś nowe ciuszki czy coś z jakimiś fajnymi wzorami, bo te wzory będą jednak fajne, bo z Kuną będziemy robić, tak? Z Kuną będziemy, tak? Z Kuną będziemy robić, no. To zapraszam, spysiński.titres.com. Spysiu, po chuj dajesz w filmie reklamę skarpetek i bluz, w chwili gdy jest poważny temat na temat Eli Gavin. Reklamujesz te skarpetki i bluzy. I na dodatek nikogo nie interesuje to, że masz psa, dziewczynę. Czy kurde mieszkasz w Gdańsku, w Gdyni, czy kurwa, nie wiem, w Sosnowcu na przykład. Nie interesuje nikogo to, przynajmniej z tych, którzy mają dramę z Elą Gavin. Wiesz co ci stary powiem? Jesteś po prostu atencyjnym gównem. Gównem, które po prostu chce się wybić na czyjejś dramie. My tak się nie damy łatwo. To by było tyle w tym temacie. Dzięki bardzo serdecznie za obejrzenie. Jeżeli chcecie więcej, to zostawcie łapę w górę. Subskrybujcie mnie, Milczara, Sergia i Jameza. Link do ich kanałów będzie oczywiście w opisie. A ja lecę montować ten filmik. Trzymajcie się ciepło. Cześć!